Nie interesuje mnie przeciętność. Futbol to moja pasja. Cenię historię i tradycję. Nie chcę odcinać kuponów. Wybrałem klub z charakterem. Cześć, tutaj Rafał Gikiewicz. Od dzisiaj gramy w jednej drużynie. Przede wszystkim rozwiązałem umowę w Turcji za porozumieniem stron. Nie miałem dużo czasu na znalezienie klubu. Niektóre kraje się pozamykały okienka w tych krajach. Odezwał się Widzew. Ja się odezwałem pierwszy do trenera Woźniaka i to Widzew się odezwał do mnie. Usunąłem swoich kontaktów, bo to trener Woźniak był w kadrze i mnie powołał za trenera Brzęczka, więc powiedziałem, że może być tak, że rozwiążę umowę i może będę potrzebował klubu. Więc nigdy nie wybrzydzałem. Jednak Widzew, to jest marka i tutaj dzisiaj siedzę. Cenię trenera Andrzeja Woźniaka. Trenowaliśmy na kadrze, znamy się nie prywatnie z boiska, ale wiem, których bramkarzy trenował, jak trenował. I myślę, że to może być fajna mieszanka, z mojego doświadczenia trochę wyjąć. Myślę, że przede wszystkim w relacji trener-bramkarz-bramkarz jest ta komunikacja najważniejsza. Mi tej komunikacji nie brakuje i myślę, że może być to naprawdę fajny duet. Myślę, że tak. No jeżeli myślisz, że w wieku 36 lat już wszystko potrafisz i nie chcesz się rozwijać, no to czas skończyć granie. Wiecie co? No wiem, że Widzew 4 razy zdobył mistrzostwo. W tym sezonie myślę, że to będzie mało realne, ale wy jesteście w ćwierćfinale Pucharu Polski. Raz już zdobyłem ten puchar z Jagiellonią Białystok w 2010 roku, więc myślę, że no, świat należy do ambitnych i ja słynę z tych karteczek na lodówce, tych swoich celów, więc jeżeli tutaj będę, to na pewno taki cel się znajdzie, żeby ten Puchar Polski zdobyć, bo uważam, że marzenia są po to, żeby marzyć, nie można się bać tego robić. I przed meczem nikt nie wygrał, czy jeszcze nikt nie przegrał. No wszystko jest realne i to gra 11 na 11 i przede wszystkim nauczyłem się, że wyłączasz głowę i musisz sercem grać. Na boisku grają emocje, na boisku grasz ty. Nie grają pieniądze i Widzew nie jest na straconej pozycji. No na pewno będą wielkie oczekiwania, no ale taka jest piłka. Będąc w Niemczech czy nawet w Turcji, no nikt nie oczekuje, że nie wiem, wyjdziesz i nie dasz czegoś ekstra zespołowi. No ja sam stawiam sobie takie cele i wiem, że przyjście do Polski to też jest bardzo duże wyzwanie dla mnie mentalnie i sportowo, bo dużo osób będzie to, co powiedzieliście, będzie oczekiwało ode mnie, żebym dawał punkty Widzewowi. Sam tego nie wygram, ale postaram się zarazić kumpli szatni, postaram się trochę tego pierwiastka szaleństwa, takiego marzycielstwa po prostu wpuścić w widzewską szatnię i mam nadzieję, że razem jesteśmy w stanie wygrywać, zdobywać punkty, przede wszystkim sprawiać radość kibicom, dawać im te punkty, bo to jakby gramy dla kibiców, no przede wszystkim nie gramy dla siebie, gramy dla kibiców, bo to oni tworzą, kupujesz bilet i przychodzisz jak do teatru na spektakl. No, gramy no, bez kibiców w czasie COVID-u nie było piłki, no to było coś odwróconego dla mnie. To nie była rzeczywistość, w której ja chcę się jakby znajdować i przede wszystkim cieszy mnie to, że jest cały stadion kibiców, cieszy mnie to, że nieważne czy widzę wygrywa, czy przegrywa, ci kibice przychodzą i stoją za klubem, bo jednak no, musimy w ciężkich momentach być razem, ale też jak idzie, to też być razem i pokazywać, że po prostu jesteśmy mocni. Co zadecydowało? Dwie strony muszą chcieć, to przede wszystkim. I jakby z niewolnika nie ma pracownika i rozmawiałem z dyrektorem, ta chemia, ta jakby taki flow w rozmowie, no albo to jest, albo tego nie ma. Czasami jesteście dogadani na coś, przyjeżdżasz na spotkanie, tego nie ma i sobie dziękujemy. Ta chemia była, uważam, że tak jak powiedziałem, no to jest też wyzwanie dla mnie, nie jesteśmy w górnej części tabeli, więc ta presja jest większa i mam nadzieję, że ze mną w bramce jakby szybko powędrujemy w górę tabeli. Tak jak powiedziałem też, no Puchar Polski to jest jeden z celów i powinien być cel dla wszystkich zawodników i ludzi pracujących w Widzewie Łódź. Ale no historia, no wielki klub, pełen stadion, 4 mistrzostwa Polski, raz Puchar Polski zdobyli. No to oczywiście to nie są jakieś statystyki kosmiczne, ale jednak to jest klub w czołówce jakby z historią w Polsce. I myślę, że przyjemnie w takim klubie funkcjonować i grać dla takiego klubu, dla kibiców, dla ludzi, którzy mają widzę w sercu. Szalonym, chyba szalonym. Sędzia gwiżdże i jestem inną osobą na boisku, inną jakby poza boiskiem. No, tak jak powiedziałem,
to jest takie showtime, no. Gwizdek jest i po prostu musisz, to jest gra psychologiczna z przeciwnikiem. Robimy wszystko, żeby wygrać mecz i dać punkty i radość kibicom, no. To, co się też dzieje na boisku, zostaje na boisku, więc te wszystkie różne sceny, co się działo na boisku, no to też jest taka gra nasza. Tak ja do tego podchodzę i nigdy nie mam z nikim problemu po meczu porozmawiać czy przybić piątkę, ale tak jak powiedziałem, no, jeżeli jestem w Widzewie, to od pierwszej minuty robię wszystko, żeby Widzew wygrał. Myślę, że na pewno, no, mam doświadczenie takie, że jeżeli zawodnicy będą młodzi, chcieli z tego czerpać, to jestem otwartą osobą, nie mam problemu z kontaktem, mówię w różnych językach i nie ma dla mnie bariery takiej, że nie wiem, czy z Kiszpadem nie porozmawiam, czy z 16-17-letnim polskim piłkarzem. Więc uważam, że doświadczenie, jak funkcjonowały kluby na zachodzie, jak szatnia powinna funkcjonować, jak powinniśmy się zachowywać po wygranym meczu, jak powinniśmy się zachowywać po przegranym meczu, bo uważam, że to porażka uczy nas bardziej i z niej wyciągamy wnioski niż zwycięstwo, bo jak wygrywa, to zawsze jest fajnie i wszyscy cię klepią po plecach, ale jak przegrywa ci przyjdzie, to co powiedziałem, seria dwóch, trzech przegranych, to wtedy jest kwestia, żebyśmy zostali razem, to wtedy jest jakby temat taki w szatni poruszany, żebyśmy się nie odwrócili od siebie, trzymali się razem, czasami wyszli na bilard, czasami pojechali na gokardy i po prostu w tych momentach wtedy pokazać to, że jesteśmy jednością. Czerwony kolor, Union Berlin, od razu mi się to kojarzy, więc dużo znajomych mi pisze czerwony, więc zostajesz przy słusznych barwach i nie no, co mi się kojarzy, no przede wszystkim wiesz, no ja jestem z czasów Debiński, Marek Citko, tak, Ryszard Czerwiec, Zając, więc no ja oglądałem te mecze jako młody chłopak, więc wiem, widziałem Marka Citkę bramkę z połowy boiska, więc no... Kojarzę Widzew, to nie jest klub no name i myślę, że to też nie jest klub to, co powiedziałeś. To nie odbudowujemy się jako klub, ale to też nie jest klub mały, nie znoszący nic nawet w Europie, bo tak nie jest. I uważam, że to nie jest coś, albo to nie jest klub, w którym by nikt nie chciał grać. Myślę, że na 10 zawodników 7 zdecyduje na Widzew, bo jednak kibice, infrastruktura, gramy dla kibiców, to co powiedziałem. Jak masz do wyboru grać dla 17-18 tysięcy, a grać dla 2-3 tysięcy, no wybierzesz 17-18. Miasto Łódź. Myślę, że jesteśmy w centrum Polski. Same pozytywy na dzień dzisiejszy widzę. Przychodźcie na stadion, wspierajcie nas. Raz będzie lepiej, raz gorzej, ale myślę, że te ciężkie chwile budują i ta chemia między piłkarzami i kibicami musi być jeszcze mocniejsza. Jeszcze wiele zwycięstw przed nami.